Witam wszystkich, z tej strony Merol. Mamy dziś 21 marca i zapraszam na przegląd analizy technicznej. W dzisiejszym odcinku standardowo zobaczymy, jak zachował się bitcoin, czy korekta się już skończyła i zajrzymy do dwóch wybranych przeze mnie altcoinów. Serdecznie zapraszam. Standardowo zaczynamy sobie od bitcoina. Pepe widać jest tutaj zadowolony. Zgarnięty, zgarnięta strefa, także jest elegancko. No i teraz przejdźmy sobie do spojrzenia technicznego. W ostatnim nagraniu wspominałem o tym, że to jest strefa popytowa i to jest strefa na tak zwaną korektę. Również wspominałem o tym, że bardzo bym chciał, żeby 60 tysięcy zostało przetestowane. Nie, te 60 tysięcy nie zostało zaliczone i już nie musi zostać. Wystarczy, że dotknęliśmy tej strefy i już tak naprawdę możemy ruszać do góry. Także to zaliczenie tej strefy bardzo pozytywne, pod kątem dalszych wzrostów. I teraz mamy. No mamy. Kilka możliwości, które mogą się narysować po zaliczeniu tej strefy. Pierwsza możliwość to jest oczywiście impuls to the moon. Natomiast w tym momencie ja na ten scenariusz bym dał raczej tak z 30-40% maksymalnie. Raczej bym powiedział, że to jest 30%. Dużo, wie, duża większa, dużo większa szansa jest na to, że w tej strefie będzie rysowała nam się teraz tutaj taka coś w stylu konsolidacji, trochę trójkąt. Ja ostatnio też wspominałem, że to wszystko przypomina wykres i sytuację, która tutaj miała miejsce, tak? Czyli teraz mogli, jakby porównując to idealnie do tego samego, no to tutaj byłoby te 60 tysięcy i teraz mamy podniesienie. Więc struktura może się tutaj rozbudowywać i niekoniecznie musimy wywalać od razu wierzchołek, o to mi głównie chodzi, i budować dalszy impuls, tylko możemy tutaj jeszcze się konsolidować. I troszkę posiedzieć, nie? Ale to może być czas na alt season, w związku z tym. Bo jeżeli wykres będzie rysował się tak samo tutaj, w sensie w podobny sposób, że też będzie taka konsolka, no to ogólnie pod wzrosty to dobrze, bo nie będzie sygnałów spadkowych i tak dalej. Raczej wykres będzie się tutaj zbierać, ale zobaczymy sobie inną jeszcze rzecz, bardzo ciekawą. No bo i. Tak, ja nie lubię porównywać wykresów do końca, ale jeżeli faktycznie to jest podobny moment na rynku, teraz sobie zrobimy tak, że damy sobie tutaj dla porównania na przykład AVE. I teraz zobaczcie jak to wyglądało. Jeżeli faktycznie ma to być bardzo podobnie jak teraz i mieliśmy korektę, i na przykład będzie to podbicie chociażby pod ostatni wierzchołek. To patrzcie, co wtedy robiły Alty podczas takiej korekty na Bitcoinie, bo dużo oczywiście jest głosów, że a, Bitcoin zaraz spadnie, korekta, to Alty nic nie ruszą. Nie do końca. Zobaczcie, że po tej korekcie, która tutaj była, Alty dostały turbo doładowania. One zaczęły bardzo szybko rosnąć. Oczywiście w pierwszy ruch był z Bitcoinem, ale potem Bitcoin... Jak robił tak swoje korekty i się tutaj kisił, to alty zrobiły też w miarę płytkie korekty, a potem były ostre pompy, alt-sezonowe. I te pompy zaczynały się jeszcze jakby przed finalnymi takimi tymi wzrostami na bitcoinie. One już tu wcześniej były, nawet w trakcie trwania korekty. Więc uważam, że teraz bardzo trzeba zwrócić uwagę na to, co będzie się działo na rynku i co pokażą alty. Czy teraz po takiej korekcie, która tu wystąpiła, czy te alty dostaną silniejszego turbo doładowania? Jeżeli dostaną to turbo doładowanie, no to mamy bardzo dużą szansę na taki typowy, silny alt season. No i bym zwracał bardzo mocno uwagę właśnie na taki scenariusz i na prawdopodobieństwo wystąpienia takiego ruchu. W sumie, jeżeli chodzi o bitcoina i alty, no to to jest wszystko, co mam do powiedzenia z takich najważniejszych rzeczy. No, na ten moment trzeba obserwować, jak się rozrysuje ruch. Czy okolice wierzchołka będą dla nas oporem? Na pewno jest to opór i trzeba wziąć to pod uwagę, i z niego może nastąpić korekta, znowu powrót do tej strefy i budowanie trójkąta. Natomiast jeżeli będziemy rozjeżdżać tą strefę, plus zaczniemy rozjeżdżać wierzchołek. No to w tym momencie aktywuje nam się bardzo mocno scenariusz dalszego impulsu i kontynuacji ruchu bez większej konsolidacji w tym miejscu. Wydaje mi się, że sytuacja jest w miarę jasna, chyba to opisałem też w miarę dobrze. Także wzrostowo, pytanie tylko, czy się tutaj jeszcze zatrzymamy na dłużej, czy od, od razu jedziemy do góry? No i pytanie w związku z tym, co będzie z altcoinami, czy one już chcą zrobić ten konkretny alt season, czy jeszcze czekają na jakiś sygnał? Tak, że tak wygląda Bitcoin i jedziemy dalej. I kolejny walor, wracamy sobie tym razem do Dogecoina. Tutaj ta analiza była na grupie, na YouTubie gdzieś tam byliśmy dużo wcześniej, mniej więcej przy tym spadku. No i, no Dogecoin narysował tutaj ładną strukturę. Mieliśmy tutaj potencjalne dwa scenariusze. Tak jak mówię, ja je chyba wyznaczałem już na grupie bo wcześniejsze nagrania były gdzieś w tym miejscu, więc jeszcze sytuacja nie była do końca jasna, jak wygląda struktura. Natomiast tu mieliśmy dwa założenia, że albo już z tego miejsca startujemy po wybiciu dołka, bo tutaj już nam to wystarczyło jako C2, albo jeszcze jedziemy na jedną nogę w dół do lepszej strefy i dopiero ruszamy do góry. Jak widać, Dodge wybił tylko dołek i już tutaj pojawia się silny popyt. Ja uważam, że nie będziemy wybijać już tego dołeczka, który sobie zaznaczymy teraz tą przerywaną linią, czyli nasze C2. To już nie powinno zostać wybite, dlatego no, można by tutaj na tym dodżu szukać struktury do wejścia i do ruchu dalszego up. Ja myślę, że tutaj dodż może zrobić naprawdę grubą robotę. Wa uważam, że warto mieć jakąś pozycję, nawet na dźwigni, nawet z jakimiś groszami. Ale jak to strzeli do góry, to naprawdę te grosze mogą zrobić fajne zyski. Dlatego warto tutaj się skupić nad Dogecoinem w poszukiwaniu jakiegoś ewentualnego fajnego wejścia. No w tym momencie nie ma za bardzo nic czytelnego. Sprawdźmy sobie jak to wygląda od tego dołeczka. Ocenimy to. No tu nawet była ładna struktura no, znaczy struktura, no, zaliczony poziom co ciekawe to jest przesłanka na to, że technicznie nam to tutaj pasuje I to teraz bym powiedział tak jedziemy do góry natomiast korekta może się narysować lokalna, jeżeli lokalna korekta się narysuje to powtórzenie tego ruchu może być okazją do zajęcia pozycji, ale również bym uważał, bo tu niekoniecznie może nie, niekoniecznie tutaj będzie rysował się impuls. Może być tak, że jednak zdecydują zrobić normalną, fajną korektę i dopiero UP. Dlatego byłbym bardzo ostrożny przy powtarzaniu tej korekty, i to ewentualnie tylko wejście na dźwignię. Myślę, że zielony scenariusz można już sobie usunąć. Tutaj ten ruch wygląda trochę jak impuls, więc mamy dużo większą szansę, że będziemy jechać po wierzchołki. Także docz dobre miejsce zaliczone na start, powoli startuje i albo powtarzamy ostatnią korektę, która jest ryzykowna, od razu zaznaczam, albo czekamy na strukturę i po strukturze ruch y, powinien być dużo, dużo lepszy. I ostatni walor na dziś, czyli STAX. Jeżeli chodzi o ten walor, to może tak, ja tylko tutaj usunę to, to już jest nieaktualne. Stacks mimo wszystko, mimo stref, które gdzieś tam wyznaczam, straszny ma popyt do góry. Na początku, gdy jeszcze nie było tego popytu, strefy były tutaj zaliczane bardzo elegancko, ale teraz naprawdę nie chcą się cofać. Nie mam w związku z tym setupu, żeby tutaj wam pokazać, że to jest jakaś strefa. Okej, okay, mam tą strefę, tylko że oni do niej nie dojechali. I teraz dlaczego w ogóle w takim razie pokazuje ten projekt? No są ku temu pewne powody. I teraz ja osobiście skupowałem tego staksa gdzieś tutaj na dołkach, to też chyba nawet na YouTubie było i no jeżeli ktoś skupował tutaj to gratki, moje zakupy wylądowały na staking. Ja od tamtej pory właściwie nie zaglądałem na, tej, na ten staking, ale chcę wam pokazać jakby, bo wiele osób może uważać, że Bitcoin już odjechał, tak, że jak teraz kupować Bitcoina, że on jest za drogi, nikt nie ma tyle kasy na przykład i tak dalej. Mogą być różne powody, które blokują nas przed zakupami. I stax może być ciekawym rozwiązaniem dla takich osób, ponieważ jeżeli wejdziemy na ich stronkę, to możemy stakeować tego Staxa. i teraz opcja jest taka, że będziemy będziemy zarabiać w Staxach albo możemy zarabiać w Bitcoinie. I teraz zobaczcie, że mamy tutaj różne pule, na przykład Xverse Pool, Fast Pool daje Staxa, Lux Stax ma do wyboru, a Plan Better ma też płaci w Bitcoinie. Mamy tutaj różne układy. I teraz można zastejkować swoje staksy właśnie na protokół. Stax w ogóle odpowiada za protokoły na sieci Bitcoin, więc nagrodą może być właśnie BTC. I Ja osobiście stejkuję właśnie tego staksa od tego dołka i ostatnio zajrzałem na portfel. To okazuje się, że Bitcoiny się zbierają. Oczywiście to są tam w Satoshi, nie? Ale po parę, parę tysięcy Satoshi wpada. Więc. Dla osób zainteresowanych jest to całkiem ciekawa alternatywa, żeby dostawać po prostu Bitcoina za to, że kasa pracuje w staksie. No ja nie ukrywam, że liczyłem na korektę, żeby się załadować i dorzucić znowu do pula. Niestety rynek odjechał. No będę szukać dalej wejścia, bo tutaj jest jeszcze potencjał na wzrost dalej i od razu zaznaczę, że jak będziecie sobie patrzeć na tego staksa, to on, jak Bitcoin rośnie, to ten staks zasuwa jeszcze szybciej. Jest no on oczywiście skorelowany z BTC w, w tym stopniu, że Bitcoin rośnie, to to też pompuje. Ale no tutaj procentowo wychodzi to naprawdę elegancko. No tutaj spod dołka. Stax już zrobił no, 1000%. Nie? Także to już jest zdrowa suma, ale to nie znaczy, że to już jest koniec. Ten Stax może jeszcze pokazać. I naprawdę fajne jest to, że on płaci w tym Bitcoinie. Yy, jak ktoś jest zainteresowany, widzę, że już są nowe, jeszcze jakieś yy, miejsca do stejkowania, Także sprawdźcie to sobie. Tu trzeba mieć minimum 100 staksów. Ja osobiście stejkuję właśnie na x poolu. Yy, no i bitcoinami wysyłają na portfel Electrum. Także tutaj technicznie nie ma. Jakby żadnej strefy, ale fajny projekt według mnie. Jest to ciekawa alternatywa dla osób, którym na przykład odjechał Bitcoin albo uważają, że Bitcoin jest za drogi do zakupów. I tym samym kończymy sobie dzisiejszy, dzisiejsze nagranie. Życzę powodzenia w handlu. Oby Bitcoin nam rósł razem z resztą krypto. I słyszymy się w przyszłym tygodniu. Dzięki, pozdrawiam, cześć.